Cześć, nazywam się Marta Iwanowska-Polkowska. Zapraszam Ciebie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego autorskiego podcastu Urzeczywistnij swoje ja, odważna kobieto. Kieruję go przede wszystkim do kobiet, które chcą mówić głośniej o tym, co dla nich ważne, sięgać wyżej, działać odważniej. Do kobiet, które nie boją się play big, czyli zagrać grubo, mocno i zdeterminowany sposób, zarówno kreując swoją karierę, jak i pisząc swoją osobistą historię. Kieruję go do kobiet, które chcą urzeczywistnić swoje ja. Do podcastu zapraszam kobiety, które swoją postawą i zaangażowaniem inspirują mnie i innych, których doświadczenia, przeżycia czy też podejmowane przez nie decyzje zatrzymują mnie i zachwycają, ale też niezwykle interesują. Z rozmów, które prowadzę, dowiesz się o tym, jak zdefiniować swoje autentyczne ja, jak zdobyć się na odwagę, by je urzeczywistniać i jak wytrwać w tym, pomimo trudności, zmagań, porażek czy też krytyki płynącej z zewnątrz i z wewnątrz. Zapraszam Ciebie do rozmowy pełnej ciekawości, refleksji i uważności na nasze podobieństwa, jak i piękne różnice. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Urzeczywistnij swoje ja, odważna kobieto. To znów będzie odcinek dedykowany kobietom, tym razem kobietom, które pracują w korporacjach, pracują w zespołach, ale też na przykład biorą udział teraz w rekrutacjach, bo będziemy dzisiaj w tym odcinku też dzielić się pewnymi wskazówkami na temat tego, jak kobiety mogą zawalczyć o siebie w organizacjach, jak mogą też lepiej i skuteczniej przechodzić procesy rekrutacyjne, pokazując odważnie siebie. Ale to tytułem wstępu. Po drugiej stronie mojego mikrofonu jest dzisiaj ze mną odważna kobieta, którą podziwiam i mam przyjemność znać już niedługo 2 lata, a mianowicie Agnieszka Salamon, która jest wewnętrzną konsultantką do spraw rekrutacji w firmie Dell. I miałyśmy przyjemność poznać się i współpracować ze sobą w projekcie rozwojowym właśnie dla kobiet w tejże organizacji. I powiem Wam szczerze, że już kilka tygodni zastanawiałam się nad tym, jak tu podejść Agnieszkę i ją zaprosić do tego odcinka, bo po pierwsze, no jakby czuję, że ma dużo do powiedzenia światu i innym kobietom, ale też właśnie zauważyłam kilka tygodni jej zmiany aktywności na LinkedInie i pomyślałam sobie, aha, urzeczywistnia się tu pewna odwaga. I tak no, idąc za tymi obserwacjami, zaczęłam namawiać Agnieszkę do tego, żeby się zgodziła zagościć w moim podcaście i z jednej strony trochę opowiedzieć o sobie i właśnie o odwadze kobiet w organizacjach, ale też podzielić się swoim doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji, bo mam wrażenie, dzieliłam się tym w jednym z ostatnich webinarów, że my kobiety w rekrutacjach często podcinamy sobie same skrzydła i często zmienić, no kurka, czas to zmienić. Więc Agnieszka, to tyle prowadzenia z mojej strony. Może po pierwsze witam Cię serdecznie i tak jak powiedziałam, cieszę się, niezwykle się cieszę, że jesteś tu ze mną. Może Ty jeszcze powiesz 2 słowa o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz, może 2 słowa o swojej historii, jak to się stało, że jesteś kim jesteś teraz. Marta, dziękuję bardzo. Ja też się bardzo cieszę, że mam tutaj okazję być. W ogóle jak Ciebie słuchałam, to z takim dużym uśmiechem na ustach. Nawet miałam ochotę parę razy się tak głośniej zaśmiać. W każdym razie, no, witam wszystkich. Bardzo się cieszę. Jest mi bardzo miło, że mogę gościć w tym programie, którego zresztą sama czasami słuchałam i jakby z podziwem. Jeżeli chodzi o mnie, myślę, że mogę powiedzieć o sobie trochę właśnie w kontekście jakby zawodowym i prywatnym. Zawodowo od 13 lat zajmuję się rekrutacją, z czego 12 lat pracuję w firmie Dell Technologies. Pełnię rolę konsultanta do spraw rekrutacji. Swoją przygodę z firmą zaczynałam od roli tak naprawdę początkującego specjalisty i stopniowo przez te 12 lat poznawałam arkana swojej pracy, zdobywałam coraz większe doświadczenie i wspinałam się po różnych szczebelkach tej kariery rekruterskiej. W międzyczasie miałam pracować, jakby okazję pracować dla środowiska produkcyjnego. Teraz od 6 lat pracuję już dla biura handlowego w Warszawie, także no, mogę powiedzieć, że miałam okazję rekrutować na przeróżne stanowiska. Myślę, że chyba nie skłamię, mówiąc, że aplikowałam prawie na każde, nie aplikowałam, tylko prowadziłam rekrutację prawie na każde stanowisko w naszych organizacjach. A także to było bardzo ciekawe doświadczenie. Gdzieś tam po drodze oczywiście miały miejsce różne
różne takie trudne doświadczenia, pewnego rodzaju wyzwania, które pozwoliły właśnie dotrzeć mi do tego miejsca, w którym jestem obecnie. Także z czasem zostałam team liderem tego zespołu. Wspieram mojego szefa w zarządzaniu polskim zespołem rekrutacji. Nie jestem co prawda oficjalnym people managerem, natomiast no, pewna jakby część moich obowiązków wiąże się jednak z zarządzaniem zespołem, wspieraniem tego zespołu, doradzaniem. Ja też myślę, że to co ciekawe, jakby to co się wydarzyło dla mnie w ostatnich latach i było takim dość przełomowym momentem, to to, że zaczęłam też wspierać rekrutację poza Polską, konkretnie dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Były to rekrutacje na stanowiska wyższego szczebla, kierownicze, czasami też eksperckie, ale już takie bardzo doświadczone. Także to było niesamowite doświadczenie i no, bardzo ciekawe. Z początku miałam wrażenie, że nie podołam temu wyzwaniu, ale okazało się, że najbardziej mogę takie zadania wykonywać. Też od pewnego czasu angażuję się w różne projekty, aktywności. Jednym z nich jest właśnie program Lilith Female Potential, w ramach którego de facto miałyśmy się okazję poznać, którym też jestem mentee i członkiem grup koordynującej ten program. Także no, to jest jakby tylko jeden z przykładów tych aktywności, którymi się zajmuję. Natomiast od strony prywatnej jestem osobą, która interesuje się bardzo mocno minimalizmem, kwestią aranżacji wnętrz, organizacją przestrzeni, no i w ogóle taką tematyką slow life. Bardzo dużo czytam na te tematy, bardzo dużo oglądam. Mam zamiar w pewnym momencie zacząć się też dzielić moimi obserwacjami na ten temat ze światem, ale to jest jeszcze powiedzmy jakiś tam projekt na bliższą przyszłość, ale jeszcze tak jak mówię, tworzę coś. Myślę, że to co łączy moje życie prywatne i zawodowe to taka w ogóle duża chęć rozwoju. Ja mam wrażenie, że jestem też osobą, która nie lubi stać w miejscu i chyba nawet nie potrafię do końca stać w miejscu. Uwielbiam mieć cele rozwojowe, które stawiam sobie sama. Ja zawsze miałam spisane cele prywatne i nie tylko postanowienia noworoczne, ale po prostu różne cele, które gdzieś tam w trakcie roku aktualizuję, czytam różne książki, spisuję jakby nowe pomysły na siebie i no i chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie. A ja się uśmiecham do tego, co powiedziałaś, Agnieszka, bo zaryzykuję takie stwierdzenie, że jeszcze ponad rok temu nie pozwoliłabyś sobie na tak długie przedstawienie się, a już na pewno ujawnienie swoich prywatnych pasji czy zainteresowań i planów związanych z tym, że masz zamiar dzielić się swoją wiedzą o wnętrzach, o minimalizmie, a wiesz, że ja cię bardzo w tym pomyśle wspieram, więc jakby doceniam też, że to zrobiłaś. Ale chcę powiedzieć jeszcze taką rzecz, że na swoim profilu właśnie na LinkedInie, do którego podlinkuję oczywiście tą rozmowę, czy też umieszczę link przy tej rozmowie, właśnie piszesz o tym, że wasza organizacja bardzo stawia na kobiety i dążycie do tego, żeby zwiększyć ilość kobiet na stanowiskach menedżerskich w perspektywie najbliższych 10 lat. No i to był też powód, dla którego się spotkałyśmy. Chociaż też myślę, że będziemy rozmawiać o tym, że odwaga kobiet to nie tylko stanowiska menedżerskie, że ono może się urzeczywistniać w różnych obszarach. Ale zacznijmy od początku. To pytanie zadaję wszystkim moim rozmówczyniom i ono jest oklepane, można powiedzieć standardowe. Jak ty rozumiesz, Agnieszka, dzisiaj odwagę, w tym momencie życia i kariery, w którym jesteś, jak ty rozumiesz odwagę? Czym ona dla ciebie jest? Jeżeli chodzi o odwagę, to myślę, że to jest taka gotowość do zderzenia się z czymś, w czym być może nie jesteśmy ekspertem, gotowość do zderzenia się z czymś, co jest dla nas nowe, nie zawsze wygodne. I myślę, to jest taka, moim zdaniem, taka główna definicja odwagi, tak? I zrobienie w ogóle jakby gotowość, ale też zrobienie tego kroku w stronę tego, co czasami nieznane, albo w stronę tego, co może stanowić dla nas jakiegoś rodzaju zagrożenie. Na przykład właśnie aplikacja, tak? Na jakieś wyższe stanowisko. Ja nie, absolutnie nie mówię, że menedżerskie, ale myślę, że też o tym będziemy rozmawiały w trakcie tego spotkania, po prostu na inne tak. Na przykład stanowisko, na które na przykład nie spełniamy 100% kryteriów, bo jak się okazuje, wiele kobiet decyduje się aplikować dopiero wtedy, kiedy spełnia, można powiedzieć, 100% kryteriów, tak? Podczas gdy mężczyźni aplikują, kiedy spełniają 60% kryteriów. To jest jak pewnego rodzaju generalizacja.
ale jak się spotykam z różnymi osobami, rozmawiam też z różnymi kobietami, faktycznie ja w ogóle obserwuję te aplikacje, które spływają na przeróżne stanowiska, na które prowadzę rekrutację, to faktycznie widzę, że wielu mężczyzn aplikuje, nie spełniając dużej części kryteriów. Ale też jeżeli chodzi o samą odwagę, tak, wracając troszeczkę do tej definicji, to też myślę, że odwagą jest w ogóle bycie sobą, bycie taką autentyczną sobą. To jest coś, czego ja się uczę i to może wydawać się trochę, nie wiem, absurdalne dla niektórych osób, że w tym wieku, tak, czy na takim etapie ścieżki zawodowej można się uczyć bycia sobą, właśnie tej odwagi, tak, w byciu taką prawdziwą osobą. No ale myślę, że to jest, żeby żyjemy w takim świecie, który jest nastawiony na pewnego rodzaju perfekcjonizm, na bycie doskonałą w każdym obszarze, czyli w takim świecie, nie wiem, instagramowo, social mediowym, gdzie staramy się wszystko pokazywać taki, jakby w najlepszej formie, w najciekawszej postaci. Zdjęcia są zawsze tak przez różne filtry przepuszczone, żeby były doskonałe. Tak. To nie jest prawdziwe życie, tak? To jest coś, co jest zrobione na potrzeby czegoś i pokazanie takiej prawdziwej siebie z różnymi emocjami, ze swoimi niedoskonałościami, to też jest moim zdaniem ogromny przejaw odwagi i faktycznie trochę nawiązując do tego, co powiedziałaś wcześniej, że być może rok temu tutaj by mnie nie było, jest to bardzo możliwe, bo ja osobiście czuję, że przeszłam też taką długą i bardzo ważną dla mnie transformację właśnie w ramach tego programu mentoringowego, w którym jestem obecnie. Ja chciałabym się odnieść do tego, co powiedziałaś, Agnieszka, że to może być dla niektórych zaskoczeniem, że będąc osobą dorosłą uczymy się tak naprawdę bycia sobą i pokazywania siebie od tej autentycznej, prawdziwej i szczerej strony. I powiem tak, to jest zaskoczeniem dla tych, którzy sobie w ogóle nie pozwalają na tego typu refleksje, ale tak naprawdę badania dowodzą, że jakby odwaga bycia sobą jest w dzisiejszych czasach najtrudniejszą odwagą, tak? Bo tak jak powiedziałaś, odwaga to jest wejście w nieznane, wejście w coś, co jest dla nas może trudne, co jest w jakiś sposób nowe i okazuje się, że dla nas trudne, nowe i niezwykle ryzykowne w kontekście tej oceny, którą jesteśmy przesiąknięci w dzisiejszych czasach, to rzeczywiście pokazanie siebie jest... To jest ta odwaga, której po prostu powinniśmy się uczyć i właściwie chyba wszyscy się uczymy, tylko nie każdy ma odwagę się do tego przyznać. O, właśnie to chciałam powiedzieć. I nawet wczoraj miałam sesję z klientką, która dokładnie to powiedziała. Jak zdejmę z siebie wstyd i taki strach przed oceną, to pod spodem jestem ja. Prawdziwa, naturalna ja. Mówię to po to, żeby też tak jakby docenić drogę, którą przeszłaś, Agnieszka, i dać sygnał innym, którzy tego będą słuchać, że jeżeli chcecie być odważni w pokazywaniu siebie, to rzeczywiście to jest odważne i to jest wyjątkowe, to jest bardzo potrzebne, ale też tego za tym wszyscy tęsknimy. Więc Aga, przyjrzyjmy się nam, kobietom w biznesie, przyjrzyjmy się temu uważnie. Jak zajmujesz się rekrutacją, rozwojem, no właśnie prowadziłaś, tak jak powiedziałaś, procesy rekrutacyjne prawie praktycznie pewnie dla większości stanowisk w waszej firmie przez 11 lat. To o czym można rozpoznać odwagę kobiet? Jak ona się pojawia, tak, to po czym ją można rozpoznać? Że kobieta jest albo staje się odważna w organizacji? Masz jakieś takie, wiesz, swoje detektory, takie sposoby na wyłapywanie odwagi u innych kobiet? I mi zawsze po prostu imponowały takie silne kobiety, pewne siebie, które odważnie sięgają po różne rzeczy, czy wykonują pewne zadania. I ja chyba też tę odwagę u innych postrzegam troszkę przez pryzmat siebie, przez pryzmat na przykład tego, co moim zdaniem jest trudne, czy też gdzieś tam bazując na własnych doświadczeniach, wiem, jakie sytuacje mogą być trudne, ale też myślę o tym, co mi sprawia trudność w różnych sytuacjach i ja lubię bardzo obserwować inne osoby właśnie w takich sytuacjach trudnych, po prostu trudnych, albo w takich, które dla mnie na przykład byłyby wyzwaniem. I w ten sposób jakby myślę, że to jest dla mnie taki trochę detektor do wykrywania tej odwagi u innych osób. Biznes jest mieszanką, tak, przeróżnych osób. To nie jest tak, że każdy jest bardzo odważny, ale natomiast jest bardzo dużo odważnych kobiet w biznesie. I są jakby kobiety odważne w takim, powiedziałabym,
takim klasycznym sensie, tak, że to są kobiety, które zajmują bardzo wysokie stanowiska, bardzo odpowiedzialne, często właśnie kierownicze, które są niesamowicie pewne siebie, wokalne. I to jest, tak jak mówię, takie klasyczne zrozumienie odwagi. Myślę, że a nie klasyczne, nieoczywiste. Ale jest, wiesz, to jest taka właśnie, jest taka jakby chyba większość ludzi stanowią jednak osoby, kobiety, no i mężczyźni też, tak? To są osoby, które spotykają się z różnymi trudnymi sytuacjami na co dzień i stawiają im czoła. To nie są osoby, które mają w planach w przyszłości zajmować jakieś bardzo eksponowane stanowiska. I to jest absolutnie okej, bo nie każdy musi. Natomiast w codziennej pracy jest mnóstwo wyzwań i jakby mnóstwo sytuacji do wykazania się odwagą. Trochę chciałabym się w ogóle odnieść do wątku kobiet w obszarze technologii. Całe swoje doświadczenie pracuję w tej branży IT. No to jest branża zdominowana przez mężczyzn, którzy z natury mają takie cechy właśnie jak determinacja, bycie bardzo wokalnym, głośno mówienie o tym, na czym im zależy, dążenie do celu, taka duża pewność siebie. Czasami ego jednej osoby potrafi wypełnić całe pomieszczenie, jak ja to mówię. Moim zdaniem, kiedy taka na swój sposób delikatna kobieta, ja absolutnie nie mówię, że ona tutaj jest nieodważna i nie jest silna, tylko po prostu jakby w porównaniu z mężczyzną, tak, jest w pewien sposób, można powiedzieć, że jest delikatna, wchodzi w to męskie środowisko i ona zajmuje tam pewną rolę i tworzy tę rolę, to jest też dla mnie przejawem odwagi, tak, że ma odwagę wejść w to środowisko, w którym jest mniejszością, a potem kreować tę rzeczywistość wokół siebie i na przykład zabieranie głosu na spotkaniach, gdzie mamy powiedzmy 60% czy 70% pokoju to są mężczyźni, pozostałe 30% to są kobiety. I jakby doprowadzenie do tego, żeby one były usłyszane, żeby nie były zakrzyczane w cudzysłowie, tak, przez ten donośny, silny, męski głos, to jest dla mnie na przykład przejawem odwagi. W ogóle takie dążenie do bronienia swojego zdania, obstawanie przy swoim, tak? To jest dla mnie też przejaw odwagi. Też sytuacje, kiedy na przykład nie zgadzamy się z innymi osobami, powiedzenie o tym otwarcie, w momencie, kiedy nie jesteśmy nawet poproszone o wypowiedź, jest tak samo przejawem odwagi. Dla mnie innym na przykład dowodem na odwagę kobiet są sytuacje, kiedy musimy zwrócić uwagę innym osobom. Najczęściej osobom na wyższych stanowiskach albo osobom, które są po prostu trudne w komunikacji. Także właśnie osobom na wyższym stanowisku i jeszcze do tego dodajmy, że to jest prawdopodobnie mężczyzna i jeszcze starszy od nas i starszym wiekiem. Dokładnie. To jest taki, jakby w ogóle to archetypowo łamiemy wtedy taki schemat, bo tak. No to teraz, wiesz, nagrywamy ten podcast kilka dni po wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych i wszyscy chyba widzieliśmy te grafiki z wiceprezydentką, tak? Że tak przez tam 40 kilka kadencji był to biały, starszy mężczyzna, tak? A dzisiaj mamy wiceprezydentkę, no nie dość, że kobietę, to wcale nie starszą, jeszcze w średnim wieku, ale no nie starszą, nie 70-letnią, no i o innym kolorze skóry niż właśnie biały kolor skóry. I to pokazuje, jak jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że tam gdzieś na górze jest starszy mężczyzna, on jest doświadczony, on jest autorytetem, on jest guru i tutaj kobieta, jeszcze często młodsza, ma podnieść rękę albo zwrócić uwagę, dać feedback. Przepraszam, że ci wyszłam, ale myślę, że to warto podkreślić, że to łamiemy wtedy pewien schemat. Taki bardzo utrwalony schemat. I nie tylko w Polsce. Jakby imponowało mi to, że na przykład widziałam, że ktoś miał odwagę, jakaś inna kobieta miała odwagę coś takiego zrobić. Zawsze mi to imponowało. I w pewnym momencie zrozumiałam, że ja jestem odpowiedzialna za mój obszar, czyli na przykład za rekrutację, tak? Jeżeli czuję, że ktoś, nawet ten doświadczony właśnie starszy mężczyzna, ma jakieś zdanie na ten temat, ale to jest mój obszar ekspertyzy, ja mam prawo coś powiedzieć, mam prawo zwrócić mu uwagę. Doszłam do tego momentu, że jest starszy, okej, ma więcej doświadczenia, ale on ma doświadczenie w jakimś tam swoim obszarze i na przykład załóżmy, że to jest kierownik, jakiś dyrektor, tak? Ta osoba specjalizuje się w zarządzaniu zespołem, a na przykład nie specjalizuje się w rekrutacji. Ja mam prawo dążyć do tego, żeby
ta rekrutacja zawsze była na wysokim poziomie. I na przykład, jeżeli uważam, że ktoś mógłby podciągnąć się w tym obszarze albo coś robić inaczej, czuję, że mam prawo absolutnie zwrócić tej osobie uwagę, tak? Ale też to, co ciekawe, to co zauważyłam i chciałabym o tym powiedzieć, bo myślę, że to jest bardzo ważne, to, że w momencie, kiedy zdobędziemy się na tę odwagę i zwrócimy uwagę drugiej osobie, właśnie czasami tej bardziej doświadczonej, te osoby zaczynają nas bardziej szanować, zaczynają nas bardziej respektować, słuchają nas, jakby automatycznie stajemy się dla nich ekspertem, co dla mnie było takim przełomowym odkryciem. Długi czas borykałam się z taką myślą, że jak ja zwrócę uwagę, no ale gdzie ja tutaj taka młoda, niedoświadczona zwrócę uwagę jakiemuś starszemu pracownikowi czy menadżerowi, jakim prawem, tak? I jakby zrozumiałam, że mogę to zrobić. Bałam się, że będzie się to wiązało z jakimiś negatywnymi konsekwencjami zawodowymi dla mnie, że wpłynie to negatywnie na jego ocenę mojej osoby, a gdzieś ta informacja trafi też do mojego przełożonego czy do mojej przełożonej i to się przełoży jakoś negatywnie na mnie, tak? Przeskrobię sobie w pracy, że potem zwolnią mnie z tej pracy. Ja tak myślałam przez długi czas. A potem się okazało, że nic się nie stało, świat się nie zawalił, nikt mi nie zwolnił, nikt mi nawet nie zwrócił uwagi z moich przełożonych, a ta osoba, której ja zwróciłam uwagę, dużo bardziej mnie szanuje i ceni i pyta o radę na przyszłość. Także myślę, że warto to podkreślić. Super, że to podkreśliłaś i ja też tak, wiesz, z tej perspektywy swojej coachingowej i bycia słuchaczką wielu historii, chcę podkreślić tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze taką, że i ja pamiętam, że to było też trochę odkrywcze i ożywcze na warsztatach, które dla Was prowadziłam, że jeżeli my sobie dajemy szacunek i my stajemy w swojej obronie, tak? My gdzieś wyznaczamy granice, tak? Mówiąc o tym, co jest okej, co nie okej, nawet w zakresie ekspertyzy, w zakresie tego, czym się zajmujemy zawodowo. Jeżeli my sobie okazujemy ten szacunek, to tym bardziej to buduje nasz szacunek w oczach innych i inni. I inni jakoś nas bardziej wtedy szanują, właśnie doceniają. Jak wchodzimy w relacje z innymi z takiej pozycji pewności siebie i osoby, która daje sobie prawo do wygłaszania pewnych opinii, ma swoje spostrzeżenia, ma swoje doświadczenie, innym trudniej jest nas jakoś tak, nie wiem, zagiąć, czy upokorzyć, czy zawstydzić, tak? Bo wychodzimy w relacje z taką, wiesz, pierś do przodu i z postawą pewności siebie. Ale druga rzecz, którą tutaj warto powiedzieć i chciałabym to podkreślić też słuchaczkom tej rozmowy, że rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy stoimy u progu odwagi, to nasz krytyk wewnętrzny odzywa się bardzo głośno i podpowiada nam najgorsze scenariusze na temat tego, co może się wydarzyć, jak będziemy odważne. Często mówi kobietom, na przykład nie wychylaj się, nie odzywaj się, cicho, cicho, cichutko, bo jak się odezwiesz, to właśnie ktoś się zdenerwuje, ktoś na ciebie naskarży, zwolnią ci ciebie, obetną ci premię, nie wiem, zostanie zdegradowana. I bardzo często ten krytyk wewnętrzny nie ma racji. Tak jak mówisz, wkręcałaś sobie różne scenariusze, które się po prostu nie wydarzyły. Odpukać i oby nigdy się nie wydarzyły, ale to, że one się nie wydarzyły, jest są potwierdzeniem tego, że my same sobie tą odwagę trochę odbieramy i zamiast zaufać sobie, swojej ekspertyzie i swoim często wartościom, żeby głosić je w określony sposób nawet w pracy, to ufamy temu krytykowi. Agnieszka, jakbyśmy miały wymienić z Twojej perspektywy, czego brakuje kobietom? Właśnie brakuje i nie są odważne, czego nie robią i przez to nie są odważne. Jak je nawet, wiesz, jak spojrzysz nawet na tą perspektywę rekrutacji, jakbyś miała wymienić takie błędy, które my jako kobiety właśnie nawet na etapie rekrutacji popełniamy, nie jesteśmy odważne, nie pokazujemy siebie. Jak to widzisz? Gdzie potykamy sobie same nogi? Jeżeli chodzi o samą rekrutację, ja nie widzę takich bardzo dużych różnic pomiędzy tym, jak kobiety czy mężczyźni zachowują się na rozmowach kwalifikacyjnych. Natomiast na pewno jest ta różnica, o której wspominałam wcześniej, tak? Czyli że kobiety aplikują wtedy, kiedy spełniają wszystkie albo prawie wszystkie wymagania i to jest na pewno coś, co możemy zmienić, nad czym warto pracować. Druga rzecz, jeżeli chodzi o rekrutację, to co czasami zdarza mi się obserwować, to mam wrażenie, że kobiety czasami mówią, że ja tylko coś robiłam. Nie jest, że ja tylko coś robiłam, tylko ja
to robiłam. Jakby same sobie umniejszamy, mówiąc, dodając słowo tylko. Więc drogie panie, nie używajmy słowa tylko mówmy tylko. Tylko po prostu mówmy o tym, co robiłyśmy, jakie to miało znaczenie, tak, dla firmy, co dzięki temu nasza firma zyskała. Także nie, jakby zwracajmy uwagę na te słowa, które odbierają wagę naszym osiągnięciom. Jeszcze jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o rekrutację i kobiety w rekrutacji, to kwestia wynagrodzeń. Mam wrażenie, że kobiety z trochę, ale to też nie wszystkie, żeby było jasne, ale niektóre z trochę mniejszą śmiałością określają swoje oczekiwania finansowe. To znaczy, ja na koniec dnia otrzymuję jakby informacje, tak, od prawie wszystkich kandydatów, kandydatek, jakie są ich oczekiwania, ale mam wrażenie, że kobiety z trochę mniejszą śmiałością proszą o to wynagrodzenie, które byłoby dla nich satysfakcjonujące, i chciałam tutaj powiedzieć, żeby kobiety jednak bardzo odważnie, tak, prosiły o pieniądze, które ich usatysfakcjonują. Oczywiście praca ma nas satysfakcjonować, ma nam pozwalać się rozwijać, ale też ma być źródłem utrzymania. I jeżeli chcemy na jakimś konkretnym poziomie funkcjonować, no to też musimy mieć do tego konkretne zasoby. I tym bardziej możemy prosić o wyższe wynagrodzenie, czy o wyższe, no wyższe w stosunku do obecnego, tak, wynagrodzenie, w momencie, kiedy aplikujemy na stanowisko dla własnej satysfakcji, bo troszeczkę inaczej sytuacja wygląda w momencie, kiedy mamy nóż na gardle, tak? Nie wiem, z jakiegoś powodu straciłyśmy pracę, czy musimy szybko się gdzieś zatrudnić. Być może wtedy nasze oczekiwania faktycznie będą mniejsze, ale w momencie, jeśli myślimy o zmianie dla tego właśnie rozwoju, to dlaczego nie poprosić o takie wynagrodzenie, które również dla nas będzie bardzo satysfakcjonujące? W najgorszym wypadku pracodawca, nowy pracodawca albo powie, że to są zbyt wysokie oczekiwania i nie może ich spełnić, i wtedy dogadamy się co do innej kwoty, albo po prostu zaoferuje nam mniejszą, złoży nam ofertę na jego niższą kwotę, i wtedy jakby to jest nasza decyzja, czy taką rolę przyjmiemy, czy nie. Absolutnie nie musimy, tak? To jest na pewno coś, co trochę różni kobiety i mężczyzn, ta kwestia właśnie oczekiwań finansowych. Znaczy super, że w ogóle też o tym coraz głośniej mówimy, tak? O tej różnicy, tej gapie pomiędzy wynagrodzeniem kobiet a mężczyzn. W Polsce ona wynosi średnio 20%, tak? Czyli o 20% mężczyźni zarabiają więcej na tym samym stanowisku, mając te same kompetencje. Chociaż za granicą, czy nawet w Europie, czy w Stanach, nawet ta różnica potrafi być większa. Ale rzeczywiście też zostało udowodnione, że na przykład są w Stanach takie badania, że kobiety zakładają w Stanach więcej firm rocznie, ale to mężczyźni zarabiają więcej w tych firmach, tak? W sensie takim, że my kobiety nie umiemy jeszcze dostatecznie walczyć o siebie i swoje wynagrodzenie, chociaż z drugiej strony no też jest tak, jest dużo stereotypów wokół tego, że kobiety często zarabiają mniej, po prostu są mniej wynagradzane za pewne stanowiska. Za pracę na pewnych stanowiskach, i to jest temat też takich schematów i stereotypów w ogóle w kształtowaniu wynagrodzeń w organizacji. Ale to jakbyśmy, podsumowując, czy jakbyśmy miały się czegoś nauczyć od mężczyzn, no po pierwsze tego, żeby aplikować, tak? Nawet jak się nie jest stuprocentowo przygotowaną i doświadczoną, mówić odważnie o swoich osiągnięciach i w ogóle nauczyć się tego. I muszę powiedzieć, że w wielu procesach coachingowych to jest jedno z najtrudniejszych ćwiczeń, w ogóle dla wielu kobiet, nauczyć się mówić o swoich sukcesach i osiągnięciach i mówić to bez tego tylko. Super, że na to zwróciłaś. No i odważne negocjowanie swojego wynagrodzenia. A czy jest coś, jeżeli jeszcze mówimy o tych rekrutacjach, za chwilę przejdziemy dalej, czego mężczyźni mogliby się nauczyć od nas? Mhm. Pewnej takiej jednak subtelności w tej komunikacji, bo ja na przykład cenię sobie taką komunikację wprost i mi to pasuje. Być może nie każda, nie wiem, kobieta, czy nie każda osoba jest przygotowana czasami taki bardzo bezpośredni komunikat, i mógłby on być wypowiedziany w taki trochę bardziej łagodny sposób. Myślę, że to jest coś, czego mężczyźni mogą się nauczyć od kobiet. Druga rzecz to słuchania, bo mam wrażenie, że mężczyźni jakby chcą po prostu być usłyszani, no po to, żeby ktoś wiedział, że oni coś mieli do powiedzenia, a kobiety dużo
dużo uważniej słuchają i myślę, że mężczyźni też mogliby tego się od nas nauczyć, że jednak trochę więcej nas słuchają. I też myślę, że mogliby się nauczyć takiej empatii dla innych w kontekście planowania kariery. Wielu mężczyzn jakby myśli, że rola jakiegoś kierownika, dyrektora to jest spełnienie marzeń każdej osoby, co moim zdaniem w ogóle nie jest prawdą. I wydaje mi się, że takie zaakceptowanie też faktu przez mężczyzn, że nie każdy ma takie aspiracje zawodowe, to byłoby coś dobrego. Jak Ciebie słucham, to mi przychodzi na myśl taka formuła, której często też uczę menadżerów na warsztatach, wiesz, z coachingowego podejścia, czy w ogóle z feedbacku, czy z odważnych rozmów. I zawsze mówię, że magia podejścia do drugiego człowieka to jest, sprowadza się do dwóch słów. Stanowczości i życzliwości, czyli gdzieś stanowczości mam na myśli takie powiedzenie, co jest okej, co nie jest okej, z pewnością siebie, z takim konkretem. To też jest, wiesz, często ważne przy egzekwowaniu różnych rzeczy, co wiemy w pracy jest ważne, że jakby wyznaczamy cele, ale też je później egzekwujemy, bo trzeba iść kolejne kroki do przodu, ale żeby w tym wszystkim była życzliwość. To jest trochę tak, życzliwość, szacunek, właśnie słuchanie, empatia, o którym ty mówisz. I chyba to jest to połączenie kobiecej i męskiej energii, tak, że od mężczyzn że my powinniśmy się uczyć czasami tego takiego jasnego postawienia sprawy, konkret, ma być tak, a nie tak i koniec, na wtedy, na kiedy i tak dalej, z odpowiednimi zasadami, a mężczyźni od kobiet właśnie mogą się uczyć tego jednak podejścia, w którym widzimy drugiego człowieka, odnosimy się do niego z szacunkiem, uwzględniamy jego perspektywę, może ona nie powinna być dominująca, bo my czasami za bardzo się skupiamy na innych. Mamy tak te ucho empatyczne jako kobiety za bardzo czasami rozwinięte. Niemniej jakby magia polega na tym, że i magia, ale też skuteczność może polegać na tym, żebyśmy umieli korzystać z tej energii, z tej życzliwości, z tej konkretności, z tej stanowczości. Przeskoczmy dalej, Aga, bo mam ochotę Ciebie podpytać o to, co jest po drugiej stronie odwagi. Że jak super, jak jesteśmy odważni, super, jak sobie na to pozwalamy, tak jak mówisz, widzisz coraz więcej przebłysków tej odwagi w organizacjach i widzisz, że kobiety jakby na tą odwagę sobie pozwalają na wielu polach, nie tylko awansując, żeby być wysoko w organizacji, ale też właśnie zabierając głos, broniąc swojej ekspertyzy, zgłaszając się do różnych projektów, jakby wychodząc z inicjatywą. Ale jak nie ma odwagi, to po drugiej stronie jest mieszanka przede wszystkim emocji, o których nie lubimy za bardzo rozmawiać i do których nie lubimy się przyznawać, a które są kurka obecne w naszym życiu, jak nie wiem co. A jest to wstyd i jest to strach. Czyli jak nie jesteśmy odważni, to albo się wstydzimy, albo się boimy. Przy czym wstyd jest rodzajem strachu, bo jest specyficznym rodzajem strachu, strachu przed odrzuceniem, byciem niezaakceptowaną i taką właśnie odrzuconą przez innych, uznaną, że nie zasługujesz na coś, na przykład na bycie w naszym zespole. I choć wiem, że to nie jest łatwe mówić w firmach w ogóle o emocjach, to jednak one tam są. I widzisz ten strach, widzisz ten wstyd w swoim otoczeniu. Nawet nie mówię, nawet wiesz, tu i teraz, w sensie w twoim obecnym zespole, czy wokół ludzi, których masz teraz, tylko w ogóle, patrząc także wstecz na swoją pracę. Tak, jak najbardziej. Myślę, że to są tak jakby emocje, do których wiele osób nie chce się przyznawać przed innymi. Natomiast chyba byłoby to nienaturalne, gdyby tych emocji nie było obecnych w naszym życiu zawodowym. Myślę, że każdy z nas w pewnym momencie spotyka się i ze wstydem, i ze strachem. Czego się boimy? Tej właśnie oceny innych, tak? Tego, że nie wypadniemy wystarczająco dobrze, że nie spełnimy czyichś oczekiwań. Myślę, że to są rzeczy, których boimy się w pracy. Oczywiście też boimy się tego, że nie wykonamy dobrze zadania, to przełoży się na naszą ocenę przez naszych przełożonych. Dużo jest takich rzeczy, których się boimy, tak? Nawet właśnie te rzeczy, o których mówiłam, że w jaki sposób przejawia się odwaga u kobiet, tak? Jakby każda taka sytuacja, która wymaga wykazania się odwagą, ma, myślę, gdzieś po drugiej stronie ten strach, czasami być może też wstyd. Myślę, że wystąpienia publiczne, one są takim bardzo dobrym przykładem, bo jakby obserwuję to też u wielu osób, jak się stresują na wystąpieniach publicznych i czasami być może mówią pewnym głosem, ale widać to w ich mowie niewerbalnej, jak są zestresowane i gdzieś tam czasami też
bo mówią tak, że się bardzo stresowały, to jest taka sytuacja, która bardzo mocno nas eksponuje przed innymi osobami. Jesteśmy wtedy naprawdę bardzo mocno narażeni na ostrzał i na krytykę, a każdy z nas chciałby być dobrze odebrany. Czy też sytuacje właśnie, tak jak mówiłam, wiesz, zabierania głosu na jakimś forum, tak, że wszyscy są za jakimś projektem, a ty jedna jesteś przeciwko, bo uważasz, że no, z różnych powodów, tak? Z jakiegoś powodu uważasz, że to nie jest dobry pomysł i w ogóle postawienie się w opozycji do tej reszty, to jest sytuacja, która też może nie jest jakiś bardzo silny strach, ale no też może być stresująca i trochę tam strachu w tym wszystkim jest. No ja się tutaj uśmiecham, wiesz, bo zaczęłaś pod koniec tego zdania jakby wątpić w to, że tak może być, ale ja często powtarzam przy okazji mówienia o wstydzie, że jak prowadzę warsztaty z odwagi czy z inteligencji emocjonalnej i w ogóle pojawia się temat wstydu, wiesz, to większość ludzi, a jeśli nawet nie 90% ludzi na pytanie, kiedy najczęściej odczuwasz wstyd w pracy, to większość ludzi mówi albo rysuje, bo ja czasami używam tej formy, właśnie rysuje spotkanie, że właśnie to jest ten moment, kiedy wstyd i strach odczuwamy najmocniej, tak. Kiedy jesteśmy na spotkaniu i kiedy czy jesteśmy wyeksponowani społecznie i kiedy mamy na przykład coś powiedzieć, wywołani do odpowiedzi, albo coś powiedzieć na przekór temu, co mówią inni, albo się nie zgodzić z opinią, nie wiem, doświadczonego kolegi, albo wręcz szefa czy szefowej, to są bardzo uniwersalne doświadczenia, tylko że my rzadko się do tego przyznajemy, bo się wstydzimy wstydzić, tak? Boimy się bać, tak? Mamy takie przekonanie, że tych emocji nie powinniśmy czuć, a my je czujemy tak czy siak, bo nasz mózg po prostu je czuje. Ale pojawia mi się od razu, Agnieszka, pytanie. I to jest też pytanie już o twoją praktykę. Jakby to skąd ty czerpiesz odwagę? Jak radzisz sobie z tym wstydem? Jak radzisz sobie z tym strachem? Jakby mówisz, że przez ostatni rok przechodziłaś taką swoją osobistą transformację. Na więcej rzeczy sobie teraz pozwalasz. To jakbyśmy miały dać naszym słuchaczkom kilka takich wskazówek, skąd jakby mogą kobiety czerpać, skąd ty czerpiesz albo widzisz, że inne może kobiety czerpią odwagę i radzą sobie z tym strachem. No właśnie, bo wiesz, łatwo powiedzieć bądź odważna. Ja nie znoszę w ogóle tego typu, wiesz, gadek motywacyjnych, bądź. Dobrze wiesz, wiem, że to jest trudna droga. To jak ty przechodziłaś, Aga, tą drogę, to jakie tam kroczki się pojawiły? Co zadziałało u ciebie? Co sprawiło, że podnosisz rękę teraz na spotkaniach? Czy właśnie pozwalasz sobie, wiesz, na występowanie publiczne, czy w ogóle odsłonięcie się? Chyba będzie dość długa odpowiedź na to pytanie, ale zaczynając od tego, skąd ja czerpię odwagę. To jest trochę, już powtórzę się, bo wspominałam wcześniej, że mi imponują po prostu odważne kobiety, zarówno w pracy, jak i poza pracą. Ja uwielbiam te osoby obserwować i przyglądać się temu, jak zachowują się w różnych sytuacjach, jak sobie radzą. I dla mnie to jest zawsze taki cel nadrzędny. Okej, ja też chcę taka być. I to jest taka trochę myśl, która mnie tam wiedzie przez moje życie, tak? Że ja po prostu chcę być taką odważną kobietą i myślę, że jakby patrząc się na to miejsce, w którym zaczynałam ileś lat temu, a to miejsce, gdzie jestem teraz, można powiedzieć, że jestem dużo bardziej odważna, bo nie uważam, że jestem już teraz super odważna, że osiągnęłam ten swój cel, jeżeli chodzi o odwagę, bo ja też tak mam, że ja zawsze jednak widzę niestety tę poprzeczkę, która przede mną jest i wiem, że jeszcze chcę dalej zajść, jeżeli chodzi o tę odwagę, ale tak jak wspominałam, na pewno jakby obserwowanie innych kobiet jest dla mnie taką lekcją, jak można się zachowywać w różnych sytuacjach, jak można sobie z tymi sytuacjami radzić. I na przykład też ja jestem obecnie w programie mentoringowym, tak? W programie Release Female Potential i dla mnie praca z mentorem była bardzo takim ważnym ćwiczeniem, które uświadomiło mi, że po prostu ludzie dookoła nas, bez względu na tytuł stanowiska, czy to jest jakiś SVP, czy Executive Director, czy jak zwał, tak zwał, to jest tylko i wyłącznie człowiek. I w pracy ważny jest szacunek i profesjonalizm, ale też jakby pamiętajmy o tym, że jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Że tam jest zawsze człowiek i uświadomienie sobie tego, że tam po drugiej stronie jest człowiek, bardzo mi też pomogło w pokonywaniu właśnie takiego strachu w kontaktach z tymi, powiedzmy, bardziej doświadczonymi ludźmi. Ale też to, co mi na przykład daje odwagę,
to w trudnych sytuacjach proszę o rozmowę zaufane mi osoby z pracy. I to są osoby, czasami z którymi ja pracuję już od kilku lat i w różnych momentach mnie wspierały. I ja ich w takich sytuacjach pytam, posłuchaj, jest taka sytuacja, mam zrobić to i to, albo decyduję się na pewną zmianę. Co ty o tym myślisz? Czy ja sobie z tym poradzę? Ja uwielbiam zasięgać opinii z zewnątrz, bo mam wrażenie, że osoba z zewnątrz widzi mnie trochę bardziej obiektywnie niż ja sama siebie. I to, co jest właśnie ciekawe i czego nauczyłam się dzięki tym rozmowom z innymi ludźmi, to po pierwsze zaufania do tej jakby opinii drugiej osoby, a po drugie takiej autorefleksji, bo te osoby przypominały mi, posłuchaj, a pamiętasz taką i taką sytuację? Wtedy też mówiłaś, że sobie nie poradzisz, a zobacz, jak doskonale sobie poradziłaś. A pamiętasz tamtą sytuację? Przecież to było tak strasznie trudne, milion razy trudniejsze niż to, co teraz masz zrobić i poradziłaś sobie z tym. I ja w tym momencie jakby zaczynam przeglądać się tak sama sobie, jakby w tych różnych sytuacjach z przeszłości i myślę sobie, no faktycznie, poradziłam sobie w tych sytuacjach, jakby podołałam im, jakby teraz mi się w ogóle o tym nawet nie pamiętam, że to była trudna sytuacja, bo jak ona, że tak powiem, minęła, to okazuje się, że to w ogóle było, no nie wiem, no takie nawet proste, tak? No, nie było jakoś bardzo trudne. I to mi też jakby zmienia bardzo optykę patrzenia na różne rzeczy, że to tylko nam się wydaje, że coś jest trudne. Jak już to zrobimy ten krok, to później się okazuje, że to wcale nie było takie rocket science, po prostu wiele osób, no po prostu można to zrobić, tak? A też ja, wiesz co, ja też jestem zwolennikiem takich różnych dewiz życiowych, na przykład tego, że jeżeli coś do ciebie przychodzi w danym momencie, to prawdopodobnie jesteś już na to gotowa. I to też w różnych sytuacjach sobie myślę, okej, przyszło to do mnie teraz i faktycznie w tym momencie czuję się na to dużo bardziej gotowa niż na przykład 5 lat temu. I być może właśnie dlatego te 5 lat temu taka okazja się nie natrafiła. Nawet to, że jestem tutaj, tak, dzisiaj z tobą rozmawiam w tym podcaście, jest też dla mnie przejawem jakiejś własnej odwagi i zawsze coś takiego mi się marzyło, ale wcześniej ta okazja z jakiegoś powodu do mnie nie przyszła, tylko przyszła właśnie teraz. Inna dewizja, dewiza, którą ja się w życiu kieruję, wrzućmy kogoś na głęboką wodę i zobaczmy, czy umie pływać. Te dewizę, znaczy ta myśl z mojej przełożeni na przeróżnych szczeblach mojej kariery jakby stosowali w stosunku do mnie i ja też czasami stosuję to w stosunku do różnych osób w moim zespole, bo ja wierzę w te osoby, jakby patrząc się na to, co sobą reprezentują tak zawodowo, ja jestem święcie przekonana, że te osoby sobie z tymi zadaniami poradzą i mam wrażenie, że to samo robią zresztą moi przełożeni ze mną. Kiedy oni czują, że ja jestem na coś gotowa, dają mi pewne trudne zadania do wykonania, ale to też jest tak, że ja o te zadania oczywiście gdzieś tam w pewnym momencie proszę. Ja mówię, że w którymś momencie ja będę chciała, na przykład tak jak było z rekrutacjami do Europy Środkowo-Wschodniej. Ja o tym powiedziałam parę lat temu mojemu szefowi. Większość mojego życia myślę sobie o tym, że do odważnych świat należy i ja też tym się kieruję w życiu. Ja dość wcześnie na przykład wyprowadziłam się z domu rodzinnego, mając 15 lat poszłam do szkoły średniej z internatem. Później wyjechałam na 7 lat na studia za granicę. Także to są takie rzeczy, jak sobie myślę o tym z perspektywy czasu, to myślę sobie, że to może nie jest jakiś super przejaw odwagi, ale też znam ludzi, którzy w tym wieku po prostu w życiu by się na coś takiego jakby nie zdecydowali, nie zgodzili, nie byłoby ich na to stać. I gdzieś ta odwaga, myślę, że towarzyszy mi od zawsze, a w ogóle to ja myślę, że to, co mnie zbudowało, to różne trudne doświadczenia, takie wyzwania zawodowe. Zawsze tak było, że najpierw jakieś tam właśnie takie przerażenie się pojawiało, a później po prostu działałam, tak? I dzięki tym trudnym sytuacjom ja też się bardzo dużo o sobie nauczyłam, bo gdybym nie była w tych sytuacjach postawiona, to nawet nie wiedziałabym, że ja potrafię sobie w nich poradzić. Także każdemu rekomenduję takie otwarcie się na trudne sytuacje, bo myślę, że wtedy możemy się tak naprawdę sprawdzić. Dla mnie też takim przełomowym momentem było to, kiedy ja jeszcze pracując właśnie w Łodzi, zostałam taki jakby sama w ogóle w obszarze rekrutacji. Wcześniej były nas 3 osoby,
a potem zostałam ja sama i ja musiałam jakby przejąć odpowiedzialność tych pozostałych dwóch osób i stworzyć tę funkcję i zająć się tymi wszystkimi różnymi aspektami, a było ich bardzo dużo. I to było dla mnie też ogromnym przełomem, bycie takim samodzielnym specjalistą i ja też czasami mówię innym osobom, jak zostaniesz sama czy sam na tym stanowisku, to wtedy tak naprawdę najwięcej zyskasz. To może być trochę przerażające, ale po prostu bardzo dużo się nauczysz. Więc jakby te wszystkie trudne sytuacje, które po drodze się zdarzały, gdzieś tam, tak jak mówię, zasięgałam opinii innych osób, pytając ich, co ty o tym myślisz, czy ja sobie poradzę i mając też jakby wsparcie tych osób, jakby podejmowałam to kolejne trudne zadania, wyzwania w swoim życiu, tak? No i też tym takim ostatnim właśnie przełomem to był udział w programie Release Female Potential i to jest to też, o czym ty, Marta, mówiłaś, bo pracowałyśmy razem w ramach tego projektu, o byciu autentyczną, o tym, jak to jest ważne i o tym, że każdy z nas ma maski, ma zbroję jakby na sobie, bo boimy się odkryć i to mi też bardzo dało dużo do myślenia i jakby w ramach tego projektu też miałam jakby do czynienia z osobami, które wcześniej znałam z codzienności, mając pewne wyobrażenie o nich, a potem ono się, że tak powiem, rozbiło i poznałam jakby drugą, jakby inną osobę, tak? Inne osoby, czyli te osoby, które tak skrywały się gdzieś tam pod tą maską profesjonalizmu. I to mi dało też bardzo dużo do myślenia i jakby stwierdziłam, że no wtedy też były tak pewne ćwiczenia wykonywałyśmy, które spowodowały, że jakby gdzieś tam odkryłam siebie przed innymi. Ja zawsze miałam takie wrażenie, że w pracy muszę mieć właśnie tą taką maskę profesjonalistę, że absolutnie nie mogę się odkrywać, bo to jest praca i praca to jest praca, a życie prywatne to jest życie prywatne. A okazuje się, że można być sobą, że ludzie cię tak samo lubią, a czasami nawet bardziej, że jak ty się otworzysz przed nimi, to oni się otwierają przed tobą. I to był dla mnie po prostu ogromny przełom. Także to wszystko spowodowało, że ja jestem w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Uśmiechałam się do ciebie cały czas, Agnieszka, słuchając tego, co mówiłaś. I ja muszę to podsumować, bo chcę ci powiedzieć, że ja notowałam sobie różne te punkty przełomowe, bo chcę je jakby podsumować, wyciągnąć, bo to jest też taka... Rzekłabym wręcz recepta dla innych osób, które chcą się stać odważne. Oczywiście to nie jest pełna lista wskazówek, ale na pewno takie wskazówki, mówię to, mówię z perspektywy osoby, która towarzyszy innym w stawaniu się odważnym czy odważną, więc już trochę na ten temat wiem. I zacznę od samego końca, że mam takie poczucie, że ten program, w którym miałam przyjemność Wam towarzyszyć na warsztatach Release Female Potential, że to był taki program, w którym Ty po prostu już wystrzeliłaś ze swoją odwagą, która się w Tobie kumulowała przez wszystkie poprzednie lata, naście lat, do tego momentu, kiedy właśnie, tak jak mówisz, wyprowadziłaś się z domu i zaczęłaś mieszkać poza domem rodzinnym w wieku 15 lat. To jest, to jest coś dużego. Ale jakie punkty ja tutaj widzę? Po pierwsze, żeby być odważnym, to trzeba mieć wizję siebie jako osoby odważnej. Oczywiście my możemy tą wizję mieć różną, ona jest indywidualna, ale chodzi o to, że jak mamy wizję tego, jakie chcemy być, co chcemy dawać światu, to ta wizja staje się dla nas, ja lubię takie określenie, jak gwiazda polarna, która nas przyciąga. I jak mamy tą wizję, to zaczynamy stopniowo, krok po kroczku za tą wizją iść. Pomaga jak najbardziej, druga rzecz, o której też mówiłaś na samym początku, że obserwowanie innych i przyglądanie się też innym, co inni robią, żeby być odważni, jak to robią, jak sobie radzą w trudnych momentach, jak sobie radzą z porażką, jak sobie radzą z krytyką. Naprawdę inni wokół nas są cenną wskazówką tego, jak można być odważnym i od razu powiem Wam taką rzecz, że często na warsztatach właśnie robię takie ćwiczenie, że proszę ludzi o to, żeby wypisali kilka imion czy inicjałów osób, które nam się kojarzą z odwagą, które są dla nas synonimem odwagi. Wiele kobiet pisze imię Martyna Wojciechowska, Marii Kwiatkowska, tak, podawane są różne aktorki, pisarki, teraz Olga Tokarczuk często jest podawana, ale też podajemy nasze matki, nasze ciotki, nasze babki. I co jest ciekawego? Zawsze to są osoby takie szczere, autentyczne i nieidealne. Właśnie takie, które sobie pozwalają na taką prawdziwość. Więc inspirujmy się od innych. To jest druga rzecz. Doceniaj drogę. W ogóle, Agnieszka,
To jest bardzo cenne, co powiedziałaś, że w ogóle takie zauważenie tego, że ty już byłaś odważna. Że byłaś odważna, kiedy wyszłaś z domu, żeby się uczyć w innym mieście, że jak pojechałaś na studia za granicę, że jak podejmowałaś tamte stanowisko, takie docenianie swojej drogi i zauważanie tego, że my naprawdę może nie jesteśmy codziennie odważni, ale bywamy odważni i to wspomnienie tych momentów, kiedy byliśmy odważni, może być dla nas i zastrzykiem energetycznym, ale też taką inspiracją, jak mamy być odważni w tym danym momencie. Mentor. Kolejna rzecz. Absolutnie. My często potrzebujemy po pierwsze takich zaufańców. Ty też mówiłaś o tym, że super jest rozmawiać z takimi zaufanymi osobami, które nas znają. I to jest w ogóle cudowne, ale też właśnie, żeby mieć mentora, coacha, przewodnika, taką osobę, z którą szczerze możemy porozmawiać o tym, co robimy, co możemy robić inaczej, czego możemy nie robić, żeby być odważni i gdzieś realizować swoje cele. Ty powiedziałaś, że ty masz takie swoje dewizy życiowe, rzeczy, w które wierzysz, że na przykład jak przychodzi do ciebie okazja, to po prostu trzeba ją łapać, bo ona przychodzi do ciebie na pewno w odpowiednim momencie. To jest też trochę tak, moi mili, moje miłe słuchaczki, że odwaga to jest podróż duchowa. My musimy po prostu zaufać czemuś. Wszechświatowi, okazjom, mądrości świata, tak? Jest w tym odwadze taki element zaufania do siły wyższej, która nam podpowiada, która nas gdzieś wysyła w jakimś kierunku. I to trochę jest tak, że trzeba w tej odwadze zamknąć na chwilę oczy, położyć rękę na sercu i powiedzieć: ufam, wchodzę w to. Trudno, coś się wydarzy. I bardzo ważne są jeszcze cztery rzeczy, które jeszcze bym wyciąła z twojej historii, Agnieszka, ale chcę, żeby one były podkreślone. Po pierwsze, ryzyko. Zawsze jest tak, że odwaga wymaga ryzyka. Gdybyśmy wchodzili w coś ze stuprocentową pewnością, to nie byłaby odwaga. Po prostu. Koniec, kropka. Więc jakby tolerancja na ryzyko, że może nie wyjść i że tam po drugiej stronie jest coś trudnego, to jest właśnie odwaga, żeby zaufać, że ja z jednej strony mam wsparcie jakiejś siły wyższej, tak? Ale z drugiej strony tam może się coś wydarzyć, co mnie zaskoczy i to będzie okej. Okay. Dwa, jeszcze docenianie trudnych momentów. Takie, w ogóle dzisiaj rano tak się złożyło, że też prowadziłam rozmowę o stresie i kwintesencją radzenia sobie ze stresem, czyli z takimi wyzwaniami, które gdzieś wytrącają nas z równowagi, jest zauważenie, że stres ma swoje minusy, ale ma też swoje plusy, że trudne sytuacje mają swoje minusy, bo gdzieś jest nam ciężko, ale tam są też jakieś plusy, jakieś okazje do wzrostu, do rozwoju i to jest strasznie fajne, że tak powiedziałaś, Agnieszka, że się nauczyłaś jakby doceniać różne trudne sytuacje w swoim życiu. No i jeszcze bym powiedziała samodzielność. Powiedziałaś o tej samodzielności i wiecie co, ja wiem, że może to się tak wydawać, że to jest takie sprzeczne, bo z jednej strony mówię, warto mieć mentora, ty też mówiłaś, Agnieszka, warto rozmawiać z innymi, konsultować, jakby czerpać wsparcie i perspektywę z innych osób, nie? Ale z drugiej strony najwięcej się nauczymy o sobie, o swojej odwadze, kiedy zrobimy coś samodzielnie, po swojemu, tak? Z takim poczuciem, że niestety albo stety muszę polegać sama na sobie. Jest u mnie na stronie taka rozmowa też z Misiurą, Agnieszką Prucią, ona się w sieci nazywa Misiura, ona też opowiada o takim podróży w nieznane samodzielnie. To jest, nie lubimy tego, boimy się tego. My jako kobiety jesteśmy bardzo też takie żądne wspólnoty, my bardzo lubimy być w wspólnocie, ale z ręką na sercu chcę wam powiedzieć, że wejście w sytuację, która jest dla was nowa i jednocześnie wymaga pewnej samodzielności, to jest kuźwa odważne. To jest po prostu magia uczenia się i to największa szkoła odwagi. I ostatnia rzecz, że tak, Aga, odwaga to autentyczność. To jest zdjęcie tych masek, tych zbroi i pokazanie sobie pokazanie światu tego naturalnego, prawdziwego ja. Więc długi wyszedł ten fragment naszej rozmowy, ale chciałam jakby zderzyć twoją historię, Aga, z tym, co ja po prostu wiem, wiesz, z książek, z badań, ze swojej praktyki, z tej swojej ekspertyzy, że użyję tego słowa, ale przede wszystkim z historii dziesiątek, a jeśli nie powiem, że setek kobiet, z którymi już pracowałam w firmach i na warsztatach otwartych i w coachingach i właśnie i na warsztatach i to jest naprawdę tym, co się podzieliłaś, Aga, to są uniwersalne wskazówki i one zadziałają zarówno, kiedy prowadzimy własną firmę, ale też kiedy właśnie jesteśmy w korporacji i nawet nie chodzi o to, że walczymy o jakieś wysokie stanowiska, bo to
To super, że jest coraz więcej kobiet na stanowiskach menedżerskich. To jest w ogóle cudne, że tak się dzieje, ale my możemy być odważne też po prostu zabierając głos i to, czym się podzieliłaś, jest bardzo cenną wskazówką. I ostatnie pytanie, Aga. Chyba, że masz coś do dodania tutaj. Wiesz co, bardzo dobrze to wszystko podsumowałaś. Nie, tylko tak sobie po prostu myślę, że to jest tak rozległy temat tej odwagi, tak? I jak ona się może przejawiać, wiesz, w korporacjach, czy w ogóle w firmach, tak? Że ja podałam oczywiście tylko część przykładów. Jest ich dużo więcej i gdzieś tam jak nawet myślałam, przygotowując się do tego spotkania, no jest po prostu, są przeróżne sytuacje i dla każdego odwaga będzie czymś troszeczkę innym, jakby innym. Będzie przejawiała się w innej formie, tak? Bo jedni z nas są bardziej odważni w prezentacjach biznesowych, inni są bardziej odważni w rozmowach z klientem, a ktoś inny w czymś jeszcze innym, ale brakuje nam odwagi w innych obszarach, więc dla każdego inna sytuacja będzie wymagała odwagi. Nie ma takich uniwersalnych działań, które na pewno zawsze dla wszystkich będą wiązały się z tym, że muszą się wykazać ogromną odwagą. Tak nie ma, bo każdy jest trochę inny. I to jest po prostu okej, tak? Ważne, żeby zdobyć się na ten krok i spróbować się tam, że tak powiem, przełamać i zrobić ten krok do przodu i po prostu zobaczyć, co się stanie. Ja też mam takie wrażenie, że z czasem przychodzi w nas taka ochota na trochę więcej, na takie właśnie ryzyko, takie kontrolowane ryzyko, tak? I to jest też, Marta, coś, o czym ja z Tobą rozmawiałam w pewnym momencie w trakcie tego programu, że zaryzykuję i zobaczę. Jeżeli to jakby nie pójdzie tak, jakbym chciała, albo jeżeli ktoś zareaguje w negatywny sposób, to będę po prostu wiedziała na przyszłość, że z tą osobą na przykład w taki sposób nie mogę rozmawiać, muszę rozmawiać inaczej, tak? To będzie tylko taka jakby okazja do tego, żeby zmodyfikować nasze działanie, ale po prostu ja już mam coś takiego, że już w niektórych sytuacjach pojawia się we mnie taka właśnie chęć do tego, żeby spróbować i zobaczyć, co się po prostu stanie. Jakby patrząc się gdzieś tam na swoje doświadczenie, myślę, że raczej jestem w stanie jakoś tam w miarę obronnie wyjść z danej sytuacji. Jeżeli nawet nie pójdzie mi super dobrze, no to jakoś pójdzie, tak? Nie pójdzie być może dramatycznie, po prostu jakoś pójdzie i na przyszły raz będę wiedziała, nad czym pracować. No to tak jak małe dzieci, bo tym też mówi się często, ten przykład zawsze gdzieś tam ze mną jest, że jak dziecko uczy się chodzić, to upada milion razy, ale w końcu się nauczy, tak? Jakby nigdy się nie poddaje i my też myślę, że po prostu powinniśmy próbować i za którymś razem nam pewnie to wyjdzie. To ostatnie pytanie, które mam do Ciebie, Agnieszka, dotyczy tak naprawdę współpracy i takiej wspólnotowości kobiet w organizacji. Bo tak jak powiedziałam, my jako kobiety mamy dużą potrzebę bycia we wspólnocie i my też jesteśmy często w organizacjach trochę odpowiedzialne, w cudzysłowie rzecz jasna, za to, żeby gdzieś tam dbać o integrację zespołu, dbać o relacje. Nie lubię określenia, że mamy dbać o to, żeby było miło, bo to często wyklucza bycie odważną i gdzieś taką dbającą też o siebie i swój wizerunek czy widoczność w organizacji, ale jest takie przekonanie o nas, że my jednak nosimy tego dobrego ducha do organizacji, bardziej taką właśnie empatyczną, słuchającą perspektywę. Ale z drugiej strony, i rozmawiałyśmy też o tym w Waszej grupie, jak pracowałyśmy na warsztatach, że bywa tak, że kobiety gdzieś zapatrzone, myślę, że trochę na mężczyzn, w pewnym momencie jakby zatraciły taką umiejętność współpracy między sobą i wspierania się między kobietami. Więc to jest taki paradoks trochę, że z jednej strony bardzo tego chcemy i potrzebujemy i lubimy się wspierać, ale z drugiej strony coś takiego się z nami dzieje w organizacjach, że o tym zapominamy, tracimy tą umiejętność, idziemy troszeczkę w rywalizację, trochę zaczynamy zachowywać się jak faceci na spotkaniach, że właśnie też te nasze ego wypełnia całą przestrzeń i brakuje przestrzeni dla innych. Jakie masz tutaj obserwacje, Agnieszka? Umiemy ze sobą współpracować? Czy uczymy się tego na nowo? My jako kobiety, pytam o nas kobiety. Wiele razy o tym słyszę, tak, że kobiety sobie gdzieś tam podkładają nogi, czy kłody pod nogi. Natomiast ja, wiesz co, ja raczej nie miałam takich trudnych sytuacji z kobietami. Oczywiście zdarzyło się parę takich sytuacji, gdzie wiedziałam, że jakieś tam kobiety nie są mi przychylne,
ale to jest parę sytuacji na skali naprawdę bardzo długiego czasu i w większości sytuacji ja spotykałam się jakby z takim wręcz właśnie wsparciem ze strony innych kobiet i nie wiem, czy to jest kwestia przypadku, że po prostu na takie osoby natrafiłam, czy kwestia tak zwanej karmy, że to co dajesz, to otrzymujesz, bo ja też jakby staram się do innych podchodzić z dużym zrozumieniem i z szacunkiem i być może dlatego otrzymuję to samo w zamian. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie umiem tak do końca jakby stanąć z boku tej sytuacji i to ocenić. Natomiast w tej mojej grupie wsparcia są jak najbardziej kobiety, tak? Tam też są mężczyźni, ale też są kobiety. To jest jakby miks. I w ogóle na przykład takie działy personalne, tak? To jest taki dział, w którym ja pracuję. Jednak w większości te działy personalne to są działy, gdzie pracuje więcej kobiet i ja prawie zawsze spotykałam się z bardzo taką pozytywną reakcją z drugiej strony i raczej właśnie z takim kibicowaniem, aniżeli nie wspieraniem siebie. Natomiast faktycznie jest tak, że w firmach, trudno, z jednej strony mówiłaś o takiej, że my kobiety jakby lubimy być w grupie, z jednej strony tak, ale jakby patrząc na duże organizacje, trudno jakby mieć grupę, kiedy jest tak dużo osób w firmie, tak? Być może jakby w takich bardziej, jakby ja tę grupę rozumiem w ramach swojego działu, czy takich najbliższych działów, z którymi współpracujemy, no bo trudno, nie wiem, powiedzmy mając 100 czy 200, prawda, jakby koleżanek w firmie, jakby ze wszystkimi być jednakowo blisko. Natomiast ja mam pozytywne doświadczenia. Obserwuję czasami, faktycznie zdarza mi się zaobserwować, że na przykład jakaś inna kobieta z jakąś inną kobietą nie jest im po drodze. Zawsze są dla siebie życzliwe, ale to są bardziej sporadyczne sytuacje. Tak? To nie jest duży procent. To jeżeli, tak sobie myślę, tak? Jeżeli twoje doświadczenia są raczej pozytywne, w kontekście tej współpracy, bo mogą być takie i takie, tak? To jak myślisz, co takiego kryje się za tą jakby pozytywną, konstruktywną współpracą kobiet? Jeżeli ona się dzieje i gratuluję wam tego, tak? W waszym otoczeniu, w waszym zespole, to co sprawia, czy co jest podstawą tej współpracy pomiędzy nami, kobietami? Jak ty to widzisz? Co zrobić, żeby właśnie tak dobrze współpracować i się wspierać w organizacji? Właśnie nie wiem, czy to nie jest trochę na zasadzie, że jakby to, co dajesz drugiej stronie, to wraca do ciebie. A jeżeli ty wspierasz tę drugą osobę, kibicujesz jej, tak? No bo są takie sytuacje, że każda z nas odnosi czasami jakieś zwycięstwo, a czasami jakąś porażkę. I w zależności od tego, jak reagujemy na te sytuacje, to mam wrażenie, że jakby to samo, no bo dobre zachowanie prowokuje dobre zachowanie, tak złe. Więc jeżeli ja jestem taką wspierająca i mówię, posłuchaj, no poradzisz sobie, albo wcale nie było tak źle, jak ci się wydaje, że było, jakby kibicuję tej osobie, to samo mam jakby w drugą stronę, ale też myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć, że potrzebuje się tego wsparcia, tak? Czyli, że ja na przykład mówię, trzymajcie za mnie kciuki, albo mówię, że stresuję się, jakby trzymaj za mnie kciuki i ta osoba wie, że ja tego potrzebuję, tak? Ja też mam na przykład właśnie w kwestii proszenia o taką informację zwrotną. Ja bardzo lubię to robić. Po różnych sytuacjach, które dla mnie były w jakiś tam sposób stresujące, ja się pytam, czy mężczyzn, czy kobiet, po prostu z moich znajomych z pracy, takich zaufanych osób, no jak mi poszło, jak ty to oceniasz? I ci ludzie wiedzą, że ja potrzebuję takiej informacji z ich strony i być może oni też jakby z automatu ustawiają się w trochę innej jakby pozycji do mnie, tak? Czyli nie takiej wrogiej, czy że to jest moja konkurentka, tylko ona po prostu chce dobrze i jakby taka pewna, nie wiem jak to powiedzieć, skromność, ale nie jest dobre słowo, tak? Jakby ja nie chcę wypaść dobrze po to, żeby się panoszyć tutaj, przechwalać w ogóle moim osiągnięciem. Po prostu chcę być dobra w tym, co robię i jakby proszę innych o informacje, jak mi poszło i co mogę zrobić lepiej. I zauważyłam, że te osoby później proszą mnie dokładnie o to samo. A też może to jest po prostu kwestia też tego, że ja do pewnych osób
po prostu mam szczęście, tak, że do pewnych po prostu dobrych osób wokół mnie i miałam, nie wiem, ale mam takie obserwacje na przykład też właśnie z pracy, że jeżeli ktoś jest dla kogoś nieprzyjemny, no to tam nie będzie współpracy, tak? Jednak takie podejście z szacunkiem do drugiej osoby to jest, bo ja miałam takie sytuacje tam parokrotnie, że ktoś nie był dla mnie jakiś specjalnie przychylny, natomiast nie naskoczyłam nigdy na tę osobę i jakby zawsze starałam się profesjonalnie te relacje z tą osobą jakby prowadzić, utrzymywać na takim właściwym poziomie, tak? Po prostu, że tak powiem, nie wchodziłam z tą osobą w konfrontację, ale też nigdy nie robiłam jej czegoś na złość, tylko dlatego, że na przykład ona była, nie jest dla mnie tak przyjemna, jak ja bym chciała, żeby była. I takie osoby na przykład z czasem, ja widzę, że one też zmieniają swój stosunek do mnie, więc może to jest właśnie kwestia też nastawienia nas do siebie nawzajem. Jak to zwykle bywa, ja muszę to podsumować, Aga. Mam świadomość, że to nie było najłatwiejsze pytanie. Tym bardziej, że też jak nam coś wychodzi, to rzadko się zastanawiamy nad tym, dlaczego nam coś wychodzi, tak? Mm-hmm. Dlaczego jest dobrze. Tak. Częściej zastanawiamy, dlaczego nam nie wychodzi. Ale jeżeli znowu z tego miałam wysupać taką wskazówkę, którą czuję, że jakby czuję tą wskazówkę, czy te wskazówki dlatego, że gdzieś one są na tyle uniwersalne, że słyszałam o nich i widziałam je kilkukrotnie w różnych historiach, pracując z różnymi zespołami, to jeżeli chcemy tej współpracy, jeżeli chcemy tego wsparcia, to po pierwsze bądźmy tego wzorem. Ja lubię cytować Brené Brown, która mówi, bądźmy wzorem tego, czego oczekujemy od innych. Więc jeżeli chcemy tego wsparcia, tego takiej wspólnoty i chcemy walczyć trochę z rywalizacją, której jest sporo w korporacjach, mm-hmm. no to bądźmy wzorem tej współpracy. Tak, jakby właśnie ta karma, o której mówisz, która wraca, tak? To wspierajmy innych, bądźmy życzliwi, słuchajmy, okazujmy wsparcie, udzielajmy informacji zwrotnej w sposób konstruktywny, a wróci to do nas wcześniej czy później, nie? I zacznie się to rozsiewać po naszym otoczeniu. A druga rzecz to chyba autentyczność, co Agnieszka, że jak jesteśmy autentyczni i szczerze rozmawiamy o swoich wyzwaniach, o swoich sukcesach, o swoich porażkach, swoich też obawach, to stajemy się w oczach innych, no właśnie, autentyczni i prawdziwi. A autentyczność przyciąga. I sprawia, może to jest taka rzecz, o której na co dzień zbyt dużo nie myślimy, ale jak znowu byśmy mieli sobie zrobić listę osób, do których nas ciągnie, z którymi chcielibyśmy, nie wiem, zjeść kolację, pójść na spacer, porozmawiać, to jestem przekonana, że ciągnie nas, przyciągają nas osoby autentyczne, takie prawdziwe, które właśnie nie udają kogoś, kim nie są i przyznają się do różnych wątków swojej historii, więc jak sobie... No widzisz, to było na początku naszej rozmowy. Jak sobie pozwolimy na to być osobą i na tą autentyczność, to i także współpraca, za którą tęsknimy, będzie się lepiej nam układać. Aga, będziemy kończyć. Potwierdzasz. Bardzo Ci gratuluję. Ja wiem, że to było dla Ciebie odważne. I bardzo Ci dziękuję za Twoją odwagę i też za Twoje takie świadectwo opowiadania o różnych sytuacjach. I mam taką fantazję, że bardzo bym chciała, żeby ta rozmowa trafiła do różnych kobiet, które pracują w firmach, które dzisiaj jeszcze z racji na pracę zdalną i na taką dużą niepewność mogą czuć się też bardziej i przygnębione, i zagubione, ale też zmęczone różnymi sytuacjami i chciałabym, żeby ta rozmowa trafiła do różnych kobiet, niekoniecznie menadżerek, ale po prostu kobiet pracujących, powiem takim sloganem, żeby ta rozmowa stała się takim wsparciem, co mogą robić, czego nie robić, o czym powinny pamiętać i też za co powinny siebie doceniać, tak? Bo każde podniesienie ręki to jest coś, za co my kobiety, pracując często w męskim otoczeniu, w męskich firmach i w ogóle pracując w świecie, który jest ciągle ułożony pod mężczyzn, my powinniśmy po prostu o tym pamiętać, że każde podniesienie ręki jest czymś odważnym. I róbmy to, po prostu sobie na to pozwalajmy. To ode mnie na koniec. Czy coś też, Agnieszka, dodać? Ja się bardzo cieszę, że mogłam wziąć udział w tym nagraniu, tak, w tym podcaście z Tobą, Marta, bo tak jak wspomniałam, to gdzieś tam
to było takie trochę moje marzenie, żeby kiedyś ktoś chciał ze mną nagrać podcast i to się spełniło. I mam nadzieję, że za kilka lat spojrzę wstecz i sobie pomyślał, wow, to był pierwszy z moich podcastów, to był przełom jakiś tam w moim życiu, że on wymagał pewnej odwagi, ale zrobiłam ten krok i tego samego tak naprawdę życzę wszystkim kobietom, tak, żebyśmy przełamywały nasze opory, robiły kolejne kroki i nie bały się tych trudnych sytuacji. Znaczy możemy się ich bać, ale żeby ten strach nie powodował, że my nie zdecydujemy się na te różne przedsięwzięcia i jakby pamiętajmy o tym, że ja głęboko wierzę w to, że jeżeli coś do nas przychodzi w danym momencie, to prawdopodobnie, mi to ktoś kiedyś powiedział i to tak ze mną zostało, tak? I myślę, że jest w tym dużo prawdy, jeżeli coś do nas przychodzi w jakimś momencie, to być może właśnie pora na to, żebyśmy zdecydowały podjąć jakieś działanie i pewnie jak a przynajmniej zaryzykujmy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jeżeli okaże się, że wyszło coś dobrego, to niech to będzie taką wskazówką dla nas i takim powodem do autorefleksji, że wow, okej, wydawało mi się to takie trudne, a jednak wcale nie było aż takie straszne, więc później jakby zapomnimy, jak będzie taka sytuacja drugi raz, to jakby wejdziemy w to nawet się nie zastanawiając dwa razy. Inne sytuacje tylko będą jakby nowe znowu. Czyli właściwie te takie nowe sytuacje w naszym życiu to są te sytuacje, których najczęściej boimy się najbardziej, ale myślę, że jak to zrobimy coś tak po raz pierwszy i pójdzie, to po raz drugi też już pójdzie zdecydowanie lepiej i nie będziemy tutaj za bardzo się zastanawiały. Także życzę wszystkim odwagi, sobie samej też dalej, żebym gdzieś tam realizowała siebie w tej swojej wizji siebie, w tym dążeniu do celu, który sobie postawiłam. I tego samego życzę wszystkim innym i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To ja muszę coś powiedzieć na koniec, Aga. Do ciebie, ale też do wszystkich osób, które dotrwają do tego samego samiutkiego końca, że słuchając ciebie uświadomiłam sobie, że właściwie większość osób, z którymi do tej pory nagrałam podcast, to były osoby, które po raz pierwszy odważyły się powiedzieć swoim głosem coś publicznie i żeby to było jeszcze nagrane i poszło w świat. Nie wiem, może widzisz, niektórzy, znaczy różni ludzie mają różne podejście do nagrywania podcastów, tak? I rzeczywiście może gdzieś tam marketingowo więcej bym osiągnęła, zapraszając do swojego podcastu jakieś gwiazdy, które też, jestem przekonana, mają bardzo dużo do powiedzenia. Gwiazdy w sensie osoby takie, wiesz, już otrzaskane, rozpoznawane, ze swoją jakąś społecznością, ale nie taki był zamysł tego podcastu. Mój zamysł był taki, że chciałam zapraszać i ciągle w to wierzę i ciągle będę to robić, zapraszać do tego podcastu osoby, które są dla mnie prawdziwe, które są świadkami jakichś zdarzeń albo przede wszystkim są świadkami swojego własnego rozwoju i przeszły pewną drogę, tak? I po prostu ja wiem, ja znając kulisy tych osób, ciutkę wiem o tym, że to, co zrobiły w swoim życiu, było przełomowe, było rozwojem i może, wiesz, nie piszę o tym Tygodnik Powszechny, czy też Twój styl jeszcze, jeszcze nie piszę, tak? Czy Polityka. Jeszcze. Ale jeszcze będziemy to podkreślać, ale to są prawdziwe historie, bo ja też z prawdziwymi ludźmi pracuję, tak? I chciałabym takimi prawdziwymi historiami ludzi po prostu inspirować i oswajać z tym, że ta odwaga właśnie może mieć bardzo różne odcienie. Wiesz, może też przyjdzie taki moment, że na jakieś gwiazdy też się skuszę w tym podcaście, ale nie dlatego, że są gwiazdami, tylko dlatego, że ich historia wyda mi się w tym momencie inspirująca i na tyle ważna, że będę chciała tą historię puścić w swoją społeczność. Także to już koniec, więc dziękuję Ci, Aga, ja i też uśmiecham się do tej myśli, że za jakiś czas udostępnisz jakiś kolejny podcast, w którym zaistniejesz Ty. Kto wie, po której stronie mikrofonu. Dziękuję bardzo. Ja też jeszcze chciałam dopowiedzieć, że wiesz, że jakby super, tak, rozmawiać się z gwiazdami, z osobami, które gdzieś tam są na piedestale, jakby dopytywać o ich historię, to jest na pewno bardzo inspirujące, ale myślę, że jednak większość z nas jesteśmy normalnymi ludźmi, tak? No, nie jesteśmy może rozpoznawani w telewizji, w gazetach, nie czytają o nas, ale jakby nas jest większość i myślę, że tak, warto słuchać siebie nawzajem właśnie takich normalnych ludzi, tak? Zwykłych, jakby nie chciałabym, żeby to negatywnie zabrzmiało, ale po prostu normalnych ludzi, którzy są wokół nas, bo oni też mają bardzo ciekawe historie, doświadczenia i też możemy się od siebie
dużo nauczyć. Także ja osobiście też czerpię inspirację właśnie od takich ludzi dookoła mnie, których obserwuję, gwiazdy gwiazdami, ale bardzo dużo dają mi właśnie osoby, które mnie otaczają, które nie są gwiazdami. I myślę, że my po prostu sami mamy wiele też ciekawego do powiedzenia sobie nawzajem, tylko właśnie dajmy sobie też tę przestrzeń na to, żeby dzielić się własnymi doświadczeniami. Dziękuję, Marta. I tu stawiam, dziękuję Ci, dziękuję Aga. I tu stawiamy przecinek. Też mam taką prośbę i taką intencję, takie zaproszenie, jeżeli dosłuchałeś do samego końca tego odcinka, to pójść tą rozmowę dalej, swoją społeczność, zainspiruj ją inne kobiety w swoim otoczeniu, bo w ten sposób możemy po prostu siać odwagę dookoła siebie, bo odwaga też jest zaraźliwa, też bywa zaraźliwa i takie historie jak dzisiejsza też mogą być do tego okazją. Także wszystkiego dobrego i zdrówka dla wszystkich, bo to taki czas, że o te zdrowie musimy dbać najbardziej. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli Ci się spodobał, skomentuj go na mojej stronie www.manufakturarozwoju.pl albo oznacz serduszkiem w aplikacji, w której mnie słuchasz. A jeżeli chcesz pozostać ze mną w kontakcie, poszukaj mnie na Facebooku. Tam znajdziesz mnie jako Marta Iwanowska-Polkowska, Manufaktura Rozwoju. Albo dołącz do grupy Ja Kobieta i Kariera, grupa dla odważnych kobiet. Oczywiście, jeżeli jesteś kobietą. Na LinkedInie znajdziesz mnie jako Marta Iwanowska-Polkowska. Na Instagramie jako Marta Iwanowska-Polkowska-Coach. A jeżeli uznasz, że ten odcinek może być inspirujący dla Twoich znajomych czy bliskich, śmiało prześlij go dalej. Miłego dnia, miłego wieczoru i miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie, Marta Iwanowska-Polkowska.